Witam Państwa, Rozmowa Niezależna, Artur Dmochowski. Gościmy dzisiaj w studio dziennikarkę, pisarkę, tłumaczkę i korespondentkę w Londynie, panią Elżbietę Królikowską-Avis. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Oraz pana Jacka Wegnera, dziennikarza, pisarza i wykładowcę dziennikarstwa. A będziemy rozmawiać o książce. I o historii, proszę Państwa, ponieważ jest to książka o historii, nie tak dawnej, bo dziejącej się w roku 70, w roku, kiedy jednym z symboli, najważniejszych symboli panowania komunistycznego w Polsce było muzeum i pomnik Lenina w Poroninie. I może teraz raczej historycy o tym pamiętają, bo nie jest to w obecnych warunkach specjalnie nagłaśniane. Wiadomo, jaka jest polityka historyczna obecnego rządu, czy raczej ahistoryczna. W każdym razie była wtedy grupa ludzi, właśnie pod koniec lat 60. i w roku 70., która chciała Muzeum Poronina i pomnik, Muzeum Lenina i pomnik Lenina w Poroninie wysadzić, muzeum podpalić, jednym słowem zniszczyć ten symbol komunizmu. Do tej grupy należała właśnie pani Elżbieta Królikowska, a pan Jacek opisał historię tej grupy w książce Zamach na Lenina. Krótka historia ruchu. I zacznijmy może od takiej krótkiej rekapitulacji, żeby w kilku zdaniach przypomnieć historię ruchu. Ruch ukonstytuował się w końcu lat 60., to znaczy jakoś tak zaczęło się po wypadkach marcowych. W 70 roku był już rzeczywiście działaliśmy pełną parą. No i wówczas Stefan Niesiołowski zaproponował zniszczenie pomnika Lenina, który był właśnie symbolem tej opresji sowieckiej, a równocześnie 1970 rok to był rok narodzin, stulecie narodzin Lenina, które było bardzo fetowane w Polsce i rzeczywiście było to bardzo, bardzo, powiedziałabym, irytujące. W każdym razie chcieliśmy zaprotestować przeciwko tym, no, tej celebrze wielkiej, na której wydawano masę pieniędzy z naszych podatków. I wobec tego padł taki projekt, aby zniszczyć pomnik Lenina. Kilka grup zorganizowało, nie wiem, czy teraz mam mówić, czy później, jak wyglądała cały przebieg tego. Ja myślę, że nie będziemy wchodzili teraz w szczegóły, bo myślę, że czytelnicy, którzy sięgną do książki, to dowiedzą się o tym, jak szczegółowo wyglądał ten plan. Tylko teraz może przejdźmy od razu do momentu, kiedy ruch został rozbity. Dokładnie w przeddzień rocznicy urodzin Lenina, w przeddzień planowanego zamachu, Służba Bezpieczeństwa rozpoczęła, no, powiedzielibyśmy, masowe aresztowania, prawda, uczestników ruchu. Czy mniej więcej możemy nakreślić, ile osób aresztowano, jak wyglądały represje? Około 130 osób, może trochę więcej, w kilku miastach. Głównie Warszawa, Łódź, Bydgoszcz, prawda? Tutaj pani redaktor Królikowska będzie lepiej ode mnie wiedzieć, bo była w tej organizacji, która, zresztą to ciekawostka, nie nazywała się w swoim mniemaniu organizacją, tylko było takie nasz stowarzyszenie. Nasz ruch się mówiło. Tak, stowarzyszenie takie różne. Więc aresztowania były ogromne, ale głównie i ta próba podpalenia, bo wysadzenia najpierw było, ale 3 tony brązu, czy osiądzu, nie znam się na tym. W każdym razie ciężaru nie można było znaleźć odpowiednich środków, czy to wszystko w konspiracji, panie redaktorze, tak. Więc postanowiono podpalić. I właśnie owo postanowienie spowodowało, że całą grupę rozbito, tych 130-150 osób, mimo że
w przygotowaniach brało udział osób no, kilkanaście. Tak jest, tak. Oczywiście, ale byli w tej organizacji. Ta organizacja zresztą wydawała biulety, wyszło bodaj 6 numerów, biulety niezależne. No, państwo se młodzi nie zdają sprawy, w 70 roku wydawać poza cenzurą coś. Podziemnie. To było jeszcze przed okresem bibuły, koru. Coś krzewion, tak jest, to jeszcze było oczywiście. To była organizacja, ja ciągle używam słowa organizacja z tym zastrzeżeniem, przed chwilą wygłoszonym, to była organizacja wyprzedzająca kor, a kontynuująca AK, kontynuująca WIN i kontynuująca tych ponad 200 organizacji licealistów, które w latach 50. się rozwijały. Jest taka książka wspaniała o tych młodych niezależnych. Także tu kończę swoją przyługawą wypowiedź stwierdzeniem, że nie była ciągłość między zakończeniem podziemnej walki z Niemcami i Sowietami, aż do koru i do Solidarności. Z tym, że jednak w latach 60., po tym okresie rozbicia rzeczywiście podziemia powojennego, w latach 50., był taki okres zastoju, powiedzmy, był taki okres tej gomułkowskiej stabilizacji. I ruch tutaj był taką organizacją, która jakby budziła w drugiej połowie lat 60., prawda? Ten ruch opozycyjny, podziemny, niezależny. Tak, jeśli można, tak właśnie. Chciałabym na temat programu, co to była za organizacja, bo do tej pory są, jest to troszeczkę dookoła, jest troszkę nieporozumień. Mianowicie to była właściwie największa przed korem organizacja właśnie między WIN-em, prawda, a potem w 76 roku, czyli korem. Największa organizacja niepodległościowa, która miała swój program, wydawała swój biuletyn i zrzeszała około 100, bo aresztowanych około 130 osób, natomiast zrzeszała znacznie więcej w sześciu miastach. I nasz program został zawarty właśnie w manifestie Mijają lata. Jeszcze wtedy właściwie nie było żadnych detali dotyczących, jak ma wyglądać, prawda, ustrój przyszłej Polski. Wiedzieliśmy tylko, że chcieliśmy, żeby to była Polska spod znaku jeszcze Polska nie zginęła, a nie międzynarodówki, prawda? Wolna i demokratyczna. Przede wszystkim. Bez tego pomnika. Tak, oczywiście. Bez pomnika Lenina, który był tym symbolem tej opresji komunistycznej. Tak, oczywiście. Prawda? I gwarantem przyszłej Polski miały być wolne wybory, pluralizm partyjny, pluralizm medialny, respektowanie praw człowieka, prawda, po prostu elementy demokracji. To jasne, to była opozycja demokratyczna rzeczywiście, no ale nastąpił koniec, nastąpiło rozbicie, przed sądem stanęło kilkadziesiąt osób w kilku procesach osobnych i zapadły, co trzeba podkreślić, bardzo wysokie wyroki, bo najwyższe wyroki to były 7 lat więzienia. Mogłyby znacznie wyższe, gdyby nie zmiana właśnie, warty Gomułki. To prawda, znaczy, na szczęście zmieniła się władza, upadł Gomułka, zastąpił go Gierek, który chciał uchodzić za liberała. I w sumie większość uczestników wyszła po 4 latach, prawda? Więc nie było tych 7 lat. Ale jednak wyroki były bardzo wysokie. A mogę tu coś na zasadzie dygresji dorzucić? One były wysokie, ale w stosunku do obu braci Kowalczyków, Jerzego i Ryszarda, którzy po półtora roku wysadzili aulę. Półtora roku później. Tak, półtora roku później. To już Gierek, aulę w USP. Już Gierek tak, liberałem tak, tak. Nie był. Bo już Jerzy został skazany na karę śmierci, proszę państwa. Tak. Więc tu też była wielka groźba. W każdym razie od książki, proszę państwa, trudno się oderwać z kilku względów. Po pierwsze opisuje tą rzeczywiście fascynującą historię, ale po drugie są tutaj wątki, które czynią z niej no niemal materiał na film sensacyjny rzeczywiście w hollywoodzkim stylu. Bo przecież mieliśmy tam do czynienia ze zdradą, prawda? To znaczy niektórzy aresztowani zaczęli niemal natychmiast sypać
I to rozbicie organizacji dzięki temu również było tak głębokie i tak daleko idące. Tak, i oczywiście. W dodatku ta historia miała też wątek, powiedziałbym, romantyczny, bo była pani i był Stefan Niesiołowski, który był wówczas pani narzeczonym. Tak, teraz jesteśmy po dwóch stronach barykady. Ja śmiem twierdzić, że jestem po tej lepszej stronie. Po tej lepszej, rozumniejszej, mądrzejszej, bardziej patriotycznej. W każdym razie rzeczywiście tam w tej naszej historii widać było przede wszystkim właśnie manifestację charakterów. Przyszedł, ja nie przypuszczałam, myśmy się umawiali, że wówczas kiedy, oczywiście nie wierząc, że zostaniemy aresztowani, prawda, młodzi ludzie są bez wyobraźni oczywiście, prawda? I nie wiedzieliśmy, byliśmy pewni, że prawda, dojdziemy prostą drogą do zwycięstwa, natomiast zostaliśmy aresztowani właśnie, ale umawialiśmy się, w każdym razie umawialiśmy się, że jeżeli zostaniemy aresztowani, w co nie wierzyliśmy, to oczywiście nie mówimy nic kompletnie. A ponieważ SB, jak się okazało, bardzo niewiele wiedziała o nas, ponieważ właściwie na te 130 osób właśnie... Tylko jeden TW okazało się, czyli rzeczywiście SB nawet kilka dni przed naszym aresztowaniem, czyli 21 czerwca 70 roku, właściwie nie wiedziała, o jaką akcję chodzi tutaj. No i potem się okazało właśnie, że pierwszego dnia Stefan Niesiołowski, prawda, zaczął natychmiast od pierwszego dnia mówić, prawda, inni zaczynali mówić po jakimś tam czasie, kiedy śledczy pokazywali im, prawda? Pani opierała się długo, nie chciała pani zeznawać, no dopiero... No tak, bo się umówiliśmy, że, prawda, zobaczywszy zeznania narzeczonego, które obciążał tak, również panią, tak? Tak, po jakimś czasie, kiedy zobaczyłam, bo nie chciałam wierzyć, prawda? Zresztą wiedziałam, że w śledztwie bywają takie historie właśnie, że napuszcza się jedną osobę przeciwko drugiej, ale kiedy zobaczyłam protokoły podpisane znanym pismem, prawda? Znanym podpisem, no to wiedziałam oczywiście, że to już jest koniec, że przyszedł taki moment w naszej organizacji, z pewnością przychodzi on właściwie w każdej organizacji filomatów, filaretów, powiedzmy komandosów, że zaczyna mówić przywódca i rozpoczyna się efekt domina. Niczego już nie można uratować. Nie zdał tej próby charakteru, można powiedzieć, przywódca tej organizacji, Stefan Niesiołowski, ale jak Andrzej Czuma zdał wówczas. Andrzej Czuma tak. Zdał. Natomiast jak jesteśmy przy tych wątkach romansowych, to był również wątek pozytywny. To znaczy, pamiętacie państwo, jest również opisana w książce scena, kiedy w więźniarce jeden z bohaterów, jeden z aresztowanych oświadczył się i rzeczywiście potem już po wyjściu z więzienia ta para się pobrała i... To dodam, tak, jeśli można, dla kolorytu, że on się oświadczył, Wiesław Kęcik, który udziela tutaj swoich wspomnień, oświadczył się pani Marzenie Górczyk, świętej pamięci, już nie żyje, zresztą się pobrali, było bardzo szczęśliwe małżeństwo, zza krat. Bo oni byli rozdzieleni kratami. Oczywiście, spotkali się tylko w więźniarce. Tak jest, na oddzielona krata, tak. I ten przez kratę się oświadczył i został przez kratę przyjęty. Więc rzeczywiście ma pan rację, że jest tu bardzo dużo malowniczych takich opisów wynikających z życiorysu, z rzeczywistości. Jest też w książce bardzo ciekawy wątek, który łączy tą przeszłość, nie tak w końcu daleką, ze współczesnością. Wątek właśnie tego tajnego współpracownika. Otóż był nim niejaki Sławomir Daszuta, wówczas gdański student, obecnie, proszę państwa, prezes spółki, która we współpracy z policją jest odpowiedzialna za instalację fotoradarów. Niewiarygodne. A więc, ale to jeszcze nie koniec. Zamożny człowiek, nie wiem na ile jego pracownicy czy współpracownicy znają jego przeszłość, ale jeszcze ciekawsza, proszę państwa, jeszcze ciekawszy wątek. Otóż w aferze Amber Gold pojawiło się również nazwisko Daszuta, mianowicie młody prawnik Łukasz Daszuta, członek Rady Nadzorczej Amber Gold, czyli we władzach Amber Gold i pełnomocnik prawny
małżeństwa państwa Plichtów P, nie wiem jak to się dokładnie mówi. Tatusz przecierał ślady. W każdym razie to bardzo, bardzo ciekawy wątek, jak gdyby takiej ciągłości pokoleniowej, prawda? No ale cóż, ruch został rozbity, jego uczestnicy znaleźli się w różnych miejscach, ale większość kontynuowała działalność, prawda? W ruchu obrony praw człowieka i obywatela, w tym podziemiu. Natomiast jeżeli dochodzimy już do czasów nam współczesnych, to też ten pomnik Lenina w Poroninie i muzeum zaistniały na początku lat 90. Możemy przypomnieć, w jaki sposób ostatecznie zniknął pomnik Lenina? Więc on został zamontowany w 1947 roku, jak to patetycznie prasa napisała, odlali go robotnicy Leningradu w darze dla polskich przyjaciół. No i w 1947 roku jak go transportowano, to nie wiem. W każdym razie tam go zainstalowano. W 1953 roku, jak Państwu mówiłem, w latach 50. działały te młodzieżowe organizacje. Podkreślam jeszcze raz, było ich ponad 200. Kilkaset, ja nie jestem pewien, nawet nie więcej, tak, kilkaset. Tak, nie można tego zjawiska, tego... nurtu naszej historii powojennej lekceważyć, a on został zupełnie, proszę Państwa. Znaczy IPN przypomina go w ostatnich latach, pojawiają się publikacje, ale oczywiście przez kilkadziesiąt lat nie mówiło się o tym. Więc tam były próby zniszczenia tego pomnika, nieudane, z tego samego powodu, że nie było materiałów, ale na szczęście nie było aresztowań. No i ten Lenin odlany z posągu sobie tam wstał do 70. Też go nie wysadzono, no ale przyszła nowa Polska, bez Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej trzeba się tego pozbyć. No i w 93 roku miejscowi górale powiedzieli, dość już mamy tego widoku, i wysadzili trotyle. Skąd? Nie pytajmy. Ale tu dodajmy, że wbrew stanowisku rządu Tadeusza Mazowieckiego, w roku 1990 górale znowu nocą potajemnie wysadzili, tym razem skutecznie, i pomnik został ostatecznie wtedy obalony. Do Mazowieckiego dojdziemy, tak. I oni to lebiotką, to jest jakaś takie urządzenie, którym górale drzewo z gór ściągają, ścięte, wyciągnęli to. Tam podobno szyja mu się naderwała i zrobił się straszny rwetes. I właśnie premier Mazowiecki był przeciwny. Uważał, że to był wybryk chuligański, że trzeba ich sprawców wykryć i ukarać. Oczywiście wojewoda miał stanowisko podobne, chociaż nie tak radykalne. Jedynym pomocnikiem tych już ujawnionych sprawców był ksiądz, który podjął się roli mediatora. I chodził, jeździł między wojewodą a władzami powiatowymi i nic w końcu im nie zrobił. Ale ostatecznie w 90 roku ten pomnik i Muzeum Lenina przestały istnieć, na szczęście. Proszę Państwa, polecam wszystkim lekturę tej książki. Dowiemy się tutaj naprawdę o bardzo wielu ciekawych rzeczach. Czyta się z zapartym tchem, chociaż jest to historia oparta na faktach, ale rzeczywiście jej akcja rozwija się tak dynamicznie, jak w sensacyjnym filmie. Nie ma lepszego scenariusza niż samo życie. Serdecznie dziękuję Państwu za rozmowę. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.